Gdańsku jesteśmy na skrzyżowaniu Rojnej i Szczecińskiej. Bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia długo oczekiwanych zmian, które faktycznie, jeśli chodzi o ulicę Rojną, były konieczne. Nie muszę przypominać Państwu, jak wyglądała Rojna jeszcze jakiś czas temu. To, co jest bardzo istotne również w ramach zmian, które następują i przebudowy, pamiętamy przede wszystkim o bezpieczeństwie. Stąd sygnalizacje świetlne, które się pojawiają. Ścieżki rowerowe, które już teraz są jak gdyby standardem w pakiecie większości ulic, od razu powstają razem z ulicami, tam gdzie oczywiście pozwala na to dostępność terenu. Szanowni Państwo, te prace na ulicy Rojnej sukcesywnie posuwają się w stronę wschodnią. Wszystko wskazuje, że nie będzie żadnych opóźnień, wprost przeciwnie, jak nie tak dawno mieliśmy przyjemność być na ulicy Lnianej i Grabieniec, gdzie te prace, jak Państwo również wtedy informowaliśmy, zostały nam zakończone przed terminem. Ja może jeszcze trochę o tym bezpieczeństwie na ulicy Rojnej. Faktycznie tutaj poprawa między znaczna ze względu na te trzy ronda, które zostały zaprojektowane, będą wykonane i to jest takie naturalne zwolnienie ruchu. Poza tym pozostałe skrzyżowania z ulicą Rojną będą skrzyżowaniami z wyniesioną tarczą. To jest naturalne spowolnienie ruchu. Dodatkowo te ścieżki rowerowe, które są zaprojektowane po obu stronach ulicy Rojnej. Ścieżki na przechodzącym odcinku jednokierunkowe, nawet to było konieczne, są dwukierunkowe, bądź połączone z ciągami pieszymi. Te ścieżki i chodniki są oddzielone od ulicy Zieleńcami, co też poprawia bezpieczeństwo.